Jesteśmy w miejscowości Warna. Witajcie w kolejnym filmiku. Na początku chciałabym Was przeprosić za swój piszczący nieraz głos, który miałam od początku wakacji. Ale niestety tak na mnie działa klimatyzacja i zmiana temperatury. Niestety walczę z tym moim głosem, jak widzicie, do dzisiaj. Ale nie o tym jest dzisiejszy filmik, bo dzisiaj pokazuję Wam, jak idziemy do pierwszego naszego miejsca postojowego w naszej podróży, a jest nim Spiety Głaz. Pokazuję Wam również w tym filmiku apartament, w którym odpoczywaliśmy. Byliśmy tam przez 3 dni, czyli 2 noce. Ale zaraz więcej powiem o tym apartamencie. A chciałabym powiedzieć Wam o miejscowości, w której byliśmy. Jest to mała miejscowość, która jest bardzo chętnie odwiedzana przez turystów. Często jest również nazywana nową perłą bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Położona we wschodniej części Bułgarii i, tak jak wspomniałam, u wybrzeży Morza Czarnego. A to nie jest Spiety Głaz. Miasto założone zostało w XIV wieku przez starożytnych Traków. Do XIV wieku nosiło nazwę Larisa. Aktualnie właśnie widzimy to Spiety Głaz, czyli patron rolników, kupców i uzdrowicieli. W kurorcie znajduje się dużo hoteli. Tak jak jest pokazane na wideo, możecie sobie niektóre z nich zobaczyć. Pensjonatów i apartamentów. Większość z nich posiada własny basen. Znajduje się tu również bogata sieć restauracji czy sklepików. Z restauracji, powiem szczerze, nie korzystaliśmy, ponieważ byliśmy zaopatrzeni jeszcze z Polski, resztę dokupiliśmy. Będzie osobny filmik o cenach, artykułach spożywczych w Bułgarii. Jeśli kogoś to interesuje, to zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Dużo z drogi, jak zauważyliście, w tym roku nie nagrywałam, ponieważ po pierwsze przez moje gardło, a po drugie stwierdziłam, że są już nagrane te filmiki z zeszłego roku, nasza droga do Turcji. Więc jeśli kogoś interesuje, to zapraszam Was do obejrzenia wcześniejszych filmików. Wracając do apartamentu, my z naszego byliśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim z pięknego, niezapomnianego widoku na morze. Z jednej strony, jak zobaczycie również tutaj we filmiku, mieliśmy morze, a z drugiej basen i góry. Leżąc w łóżku, mogłam słyszeć szum morza. No naprawdę, no, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się spodoba. Komentujcie, lajkujcie i proszę o subskrypcję naszego kanału.
wycieczka turystyczna, nie? Do tego sklepu zawsze chodzimy, nie? W sklepie zrobimy zakupy i pokażę ceny, jakie są obecnie w Bułgarii. No i tutaj pokazujemy Wam nasz apartament, który mieliśmy. Powiem Wam, że jak na dwie doby to był bardzo dobrze wyposażony. Nawet gdy ktoś przyjechał tutaj na wakacje, balkon, ja zobaczę jaki widok. To myślę, że był zadowolony. I tak jak wspomniałam wcześniej, na mnie największe wrażenie zrobił jednak widok z balkonu. Jak widzicie, no jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj przy plaży ludzie często parkują samochody, no i nie radzę tego robić, bo zauważyłam, że od razu, nie wiem jak się w Bułgarii to nazywa, czy straż miejska, czy policja, biorą te samochody, gdzieś wywożą, więc nie można tutaj parkować. Jak widzicie, Olka leży zmęczona, Ania sprawdza. Idziemy zobaczyć do dziewczyn pokoju. Tak wygląda. I tutaj jeden dziewczyny pokój. Mają morze. Tutaj ten pokój. Takie i mają balkon. Dziewczyn. I one również miały balkon. Żelazko. Apartamencie jest również żelazko. Klimatyzacja najważniejsza. Oj. I najważniejsza, a tutaj widok filmiku, na basen. A widok dziewczyn pokoju. Dziewczyn pokoju wygląda tak. Tak wygląda. Czyli basen, nad morze, oni na basen, góry, które tutaj chyba nie do końca pokazałam, i sklepiki, hotele, apartamenty. A jednak pokazałam. Jeszcze zobaczymy tak toaletę. A toaleta, czyli będziesz musiała tak już zamknąć, bo za chwilę, jak każda z toalet, niczym się nie wyróżniała. Więc naprawdę bardzo nam się podobało. No przede wszystkim ten piękny widok. Niezapomniany chyba do końca życia. Jest piekarnik. Bardzo fajnie. W apartamencie jest piekarnik, lodówka, zmywarka. Suszak jest na balkonie. No, że mówię, tak jakby nawet ktoś przyjechał na parę dni. No i widok. To wszystko, wszystko było. Na tym zakończymy. Chciałabym Wam jeszcze tutaj pokazać, przepraszam Was za palucha oczywiście, no, bo tutaj nagrywałam z telefonu szybciutko, bo myśmy byli bardzo zmęczeni, bo był duży upał. W następnym filmiku będę chciała pokazać więcej właśnie plaży, morza. Poświęcić ten filmik, bo myślę, że warto. Tylko taki krótki, bo naprawdę filmik jest tam pięknie. Chciałam Wam pokazać. A tak na zakończenie chciałam Wam pokazać, jak dziewczyny. Dwa dni tu będziemy odpoczywać. Odpoczywały nie tylko w morzu, na plaży, ale również gorącym miłosierni. Kąpały się w basenie.
Jak widzicie, dużo zieleni. No naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie tam jest. Jeszcze raz się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jest trochę inny niż w zeszłym roku. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. To tylko taki krótki filmik. Chciałam Wam pokazać nasz apartament na 2 dni. 2 dni tu będziemy odpoczywać przed dalszą podróżą. Gorąco miłosiernie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.